Cześć, nazywam się Zenek. Kiedyś miałem kochać się z pewną dziewczyną, a ona do mnie takie coś. A ja do niej tak. Po co mam trykać z gumą? Jak mogę inaczej? Miałem wspaniały orgazm. Była piękna i wspaniała. Tak, to właśnie on. Była naprawdę cudowna. Pokochałem ją od pierwszego wejrzenia. Chociaż była babcią klozetową, nie przeszkadzało mi to, ja ciągle ją kochałem. Za bardzo, bardzo kocham. Czasami gdy mnie wkurwiła, skopałem ją, jak zwykłego prosiaka. Za ten papier tuż po, i ten szampan tuż przed, za pocałunek ten on, i za cudzurę jej. Mimo to, zawsze przepraszałem ją i prosiłem, żeby ze mną została. Zostańmy razem, zostańmy razem. Lubiła sobie łyknąć. Na przykład takie renomowane trunki jak wino marki Jabol 2001 albo wibrotek Xena Hercules. Ale co mi tam, dam jej trochę. O jebana, wypiła mi całego winiacza. Ale co mi tam, przecież mężczyznom nie wolno płakać. Pewnego razu po przyjściu do domu ze sklepu monopolowego zorientowałem się, że pchają w dupsko jakiś fagas. Wiedziałem, że to nie mogę być ja, ponieważ mój fiutek leżał spokojnie w nogawce i czekał na moje komendy. Po przyjebaniu jej butelką po winaczu w głowę uświadomiłem, że ja tu jestem panem i ja tu rządzę. Bo ja jestem Bogiem, uświadomką człowiekiem, słyszy słowo, z którego nie wyszy na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. Gdy wyszła ze szpitala, wziąłem z nią ślub. Była piękna ceremonia, kwiaty, dużo gości, budka na weselu, coś wspaniałego. Nie spełniała wymagań normalnej żony, więc jebałem ją ze schodów. Po tym incydencie poszedłem do baru, gdzie spotkałem bardzo miłe panie. Gdy jedna z nich usiadła mi w rozkroku, poczułem, że coś mnie uwiera w podbrusze. Okazało się, że to był jej długi, gruby kutas. To było wielkie rozczarowanie. Ona była facetem. Ona jest pedałem. Właśnie się dowiedziałem. Kurwiony wyszedłem z baru, a ona do mnie tak. Wycelowałem ją i poszedłem dalej. W końcu zobaczyłem, że jakiś kot przebiegł mi drogę. Był czarny, oznaczało to pecha. Pecha nie miałem, wręcz przeciwnie. Złapałem tego czarnego skurwysyna i zajebałem mu butelką po winaczu. Czaszka na pół pękła, szpy wewnątrz spuściły. Chciałem go jakoś pocieszyć, chyba już się nie dało, ale próbowałem. Nagle zaczął padać deszcz. Niebo pociemniało i naprawdę rozpętała się zajebista ule. Biegnąc tak przez wiatr i przez deszcz, napotkałem bandę nieogolonych murzynów, którzy jak zwykle grali w kosza. Zaczepiłem ich, a oni powiedzieli do mnie tak. Jeden z nich przyjebał mi łańcuchem po żebrach. Padłem na ziemię, od razu zrobiło się jakoś jaśniej. Poszli sobie ze śmiechem na ustach. A ja leżałem tak ubryzgany w błocie, czekając na następne nadejście dnia. Za chwilę jednak wstałem, otrzepałem się i poszedłem dalej. Pomyślałem sobie tak. Raz jesteś na dnie, raz jesteś na szczycie, takie właśnie takie jest. Zdesperowany poszedłem do domu. Moja żona nie chciała mi otworzyć, więc musiałem zejść na dół i z ulicy krzyczeć do niej. Niestety, nie chciała mi otworzyć. Nie wyszła nawet na balkon. Skurwiłem się, wziąłem kamienia i rzuciłem w szybę. Gdy wszedłem na górę, ona czekała już na mnie z nożem. Wyjebała mi prosto w serce. Padłem zakrwawiony na ziemię. To już był naprawdę koniec. To już jest koniec! Nie ma już nic! Okazało się, że rana nie była śmiertelna. Od razu poszedłem do kościoła, aby podziękować Bogu za ten cud. Dorime, interimo adapare dorime, ameno. Wychodząc z kościoła zauważyłem czarnoskórą postać. Okazało się, że to jest sam Emanuel Olisadebe. Od razu poprosiłem go o autograf. Ale on powiedział do mnie tak. Skurwiłem się tym. Przypomniawszy sobie incydent z murzynami, który dział się niecały dzień temu, zacząłem napierdalać Emanuela po żebrach, po nogach i po wszystkim, co się dało.